System walki z COVID-em w województwie kujawsko-pomorskim oparty jest o 5 szpitali. Przede wszystkim 5 szpitali. Jest to szpital jednoimienny w Grudziądzu oraz 4 szpitale podwyższonej gotowości w Toruniu, w Świeciu oraz 2 szpitale w Bydgoszczy. Są to szpitale, które mają za zadanie przede wszystkim przyjmować pacjentów, którzy są z podejrzeniem lub chorych na ten wirus, koronawirusa. Natomiast każdy szpital w województwie kujawsko-pomorskim, a mamy ich łącznie 36, musi być przygotowany również na taką ewentualność. Dlatego już od jakiegoś czasu wprowadzamy zasady odpowiedniej selekcji pacjentów przy wejściu do takich jednostek, a teraz jest możliwość dodatkowa, aby stały przed tymi jednostkami służby zdrowia specjalne namioty. Takich namiotów w tej chwili rozstawionych jest 9. W tych namiotach ma być badana temperatura i podejmowana decyzja, czy dany pacjent trafia do danego szpitala, czy idzie do szpitala podwyższonej gotowości lub szpitala jednoimiennego. Chcemy ochronić te szpitale przed możliwością zarażenia z zewnątrz, a jednocześnie umieć pokierować tak danego pacjenta, który może mieć tego koronawirusa, aby ta pomoc była udzielona adekwatnie do potrzeby. Takie namioty nie muszą stać przy każdym szpitalu. Niektóre szpitale posiadają takie możliwości rozlokowania budynków, aby ten triaż przeprowadzić we własnym jakby zakresie. Takie namioty są przede wszystkim dedykowane tym dyrektorom szpitali i tym szpitalom, które nie mają po prostu innego rozwiązania komunikacyjnego. Także będziemy oczywiście kontrolować, jak to jest wdrażane, jak to funkcjonuje w województwie kujawsko-pomorskim. Zależy nam na tym, aby ten system działał jak najsprawniej.